Wysiadając na stacji metra Westminster, znajdziemy się w samym sercu Londynu, z Big Benem, Parlamentem i jednym z najważniejszych zabytków Anglii, opactwem westminsterskim. Kolegiata świętego Piotra jest od czasu Wilhelma Zdobywcy, czyli od 1066 roku, miejscem koronacji angielskich królów. Budowę obecnego kościoła wzniesionego na miejscu świątyni z VII wieku rozpoczęto w 1245 roku. Długość od wejścia zachodniego do kaplicy Matki Bożej wynosi 161,5 metra, a najwyższy punkt wież zachodnich to 68 metrów. Wejście do kolegiaty prowadzi przez portal w północnej fasadzie, choć nie jest to wejście główne. Znajduje się w nim figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a w tym panonie Boga Ojca siedzącego na tronie w otoczeniu aniołów. Zachodnia fasada posiada dwie symetryczne neogotyckie wieże, wybudowane w 1722 roku przez Nikolasa Hauksmana pod nadzorem Christophera Wrena. Liczne wieżyczki i ażurowe dekoracje nadają tej potężnej bryle wrażenie lekkości. Ozdobą północnej fasady jest również ogromna rozeta. W opactwie zostało pochowanych wiele znanych postaci, w tym brytyjscy monarchowie. Kolegiata świętego Piotra jest również miejscem koronacji i zaślubin rodziny królewskiej. W 1998 roku na fasadzie zachodniej umieszczono posągi chrześcijańskich męczenników XX wieku różnych wyznań. Pierwszy z lewej to święty Maksymilian Kolbe. Wspaniałego wnętrza z kaplicami, grobowcami i rzeźbami nie wolno filmować ani fotografować. Jest tylko kilka zdjęć wnętrza. Kaplicę Matki Bożej zdobi m.in. ogromny witraż, chorągwie kawalerów Orderu Łaźni i piękne sklepienie wachlarzowe. Wewnętrzny dziedziniec klasztoru otaczają krużganki, z których każdy ma po 35 metrów. Powstały one na przełomie XIII i XIV wieków. Na terenie opactwa wzniesiono w latach 1486-1523 kościół świętej Małgorzaty dla potrzeb wiernych świeckich. Po wyjściu z opactwa z lewej strony widzimy fasadę budynku Stowarzyszenia Profesjonalistów Międzynarodowego Rynku Nieruchomości. Po przeciwnej stronie znajduje się budynek Centrum Metodystycznego, który został wzniesiony w latach 1905-1911 w stulecie śmierci anglikańskiego teologa Johna Wesley. Na Parliament Square wzniesiono kilka pomników znanych osobistości świata polityki, m.in. Winstona Churchilla. Między opactwem westminsterskim a brzegiem Tamizy znajduje się Pałac Westminsterski, siedziba obu izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, czyli Izba Lordów i Izba Gmin. Z trzech pałacowych wież najsłynniejsza jest wieża Elżbiety, potocznie zwana Big Benem. Pałac zaprojektował w stylu neogotyckim Charles Berry, architekt epoki wiktoriańskiego eklektyzmu. W pałacu mieści się ponad 1000 pomieszczeń, z których najważniejsze to Izba Lordów i Izba Gmin. Są tu również biblioteki, pokoje komisji parlamentarnych, jadalnie, bary i siłownie. W pałacu znajduje się 100 schodów i 5 km korytarzy. Podczas wojny najbardziej ucierpiała zbombardowana w 1941 roku Izba Gmin. Wojenne zniszczenia odbudowano do 1950 roku. Tu, nad brzegiem Tamizy, kończymy naszą krótką wizytę w tym atrakcyjnym turystycznie miejscu Londynu.